Dzień dobry Państwu. W trzeciej części wykładów dotyczących ludzkiej matematyki i przyrody chcę przedstawić kilka moich uwag dotyczących zasady antropicznej. Chcę tu przedstawić mój pogląd na tę sprawę. Ta zasada antropiczna jest związana z szeregiem nazwisk. Carter, Barrow, Tipler, Wheeler, Smolin, Hawking. I rozróżnia się zasadę antropiczną i słabą, i silną, ale znów sformułowania tych dwóch rodzajów zależne są od autora proponującego. Niektóre są zbieżne, inne bardzo rozbieżne. Nie chcę się wdawać w te szczegóły. Pamiętam, ale jeszcze wówczas o tej zasadzie się nie mówiło w ogóle, bo pierwsza się to pojawiło w 1973 roku, a ja kończyłem studia w 70, ale jak były takie różnice zdań, a tych różnic zdań zawsze jest dużo, to padało na mojej uczelni zawsze płacznie zdanie quod caput tot sensus, ile głów, tyle zdań. I o ile sobie dobrze przypominam, to najczęściej używał tego profesor zatyczka pamięciowa chwilowa Frederick Copleston, taki mój idol wśród filozofów na tej uczelni, czyli quod caput tot sensus, ile głów, tyle zdań. Między innymi zwraca się uwagę u wielu z tych autorów, że stałe kosmiczne, one gdyby były choć ciut różne, to już by się obserwator czy człowiek w wszechświecie pojawić nie mógł. Tu trzeba być szalenie ostrożny, bo w tym rozwoju wszechświata, tej ewolucji wszechświata jest też tyle przypadkowości, losowości, że powstanie człowieka, ale są też teorie, hipotezy, czyli badania robione, nie? Że to w Ziemię, gdy żyły już te potężne dinozaury, że jakiś tam asteroid wyrżnął Ziemię tak mocno, gdzieś tam wyliczają niektórzy to w okolicy Zatoki Meksykańskiej, że to spowodowało taki wstrząs, że te zwierzęta wymarły, ale ewolucja potem poszła swoją drogą i gdyby tam może tego uderzenia meteory, tego asteroidu nie było, to by może i ludzi na Ziemi nie było. Więc to Państwo, to jest rzecz o wiele, wiele bardziej złożona. To mi się wydaje, że w tej zasadzie antropicznej jest tyle uproszczeń. Tyle tego, czasami się wydaje, że ktoś domagając się wtedy, czasami, bo niektóre są aż takie mocne, nie? Że już jest inteligentny projektant, który zaprojektował wszystko, no to musiałby też zaprojektować to uderzenie w tą Ziemię, jeżeli ono rzeczywiście miało miejsce, wytępić te przez to dinozaury, jak tu mi podsuwał mój kolega tu słuchający też mnie. Także no, trzeba na to zwrócić uwagę. Nie? Teraz organizmy żywe mają to do siebie, że się dostosowują do warunków lokalnych, nawet na kuli ziemskiej, odpowiednie tereny kuli ziemskiej mają inne warunki i
organizmy powstałe tam, no dostosowywały się. Teraz proszę zwrócić uwagę, no mówimy na przykład stała prędkość światła jako stała uniwersalna, no to w warunkach ziemskich nie mamy próżni, bo mówimy, że prędkość jest stała w próżni. Mamy wokół Ziemi atmosferę o różnej gęstości, zależnie od odległości od powierzchni Ziemi, a znów już światło nie w próżni, no, czyli nawet i ludzkość powstała w warunkach, gdzie prędkość światła nie była stała ze względu na te lokalne warunki, a jeszcze ogólna teoria zdolności wykazuje, że w polu grawitacyjnym zegary chodzą wolniej. Czyli znów mamy pewien czynnik, który stałą prędkości światła bo to pole grawitacyjne ma też wpływ na prędkość światła. Zawsze jak czytałem, czy profesora Trautmana, czy jak czytałem o doświadczeniu Shapiry, który wysyłał sygnały radarowe do Wenus, kiedy ono było tak, że Słońce zakrzywiało ten promień, no to zawsze podkreślano, że nie tylko to doświadczenie stwierdziło zakrzywienie promienia świetlnego, ale także spowolnienie. Czyli, widzą Państwo, no, Ziemia nie ma zbyt dużego pola grawitacyjnego. To zakrzywienie promienia w obecności jest niezbyt duże, ale jednak ma wpływ na prędkość światła, więc ludzkość się rozwinęła w warunkach takich, że nie w warunkach stałości prędkości światła, ale to są okoliczności te konkretne, w których to życie powstawało. I że teraz już od, bo jeszcze te stałe są na ogół, jeszcze nie mamy teorii, która by nam wyjaśniła, dlaczego te stałe są takie, bo je wyznaczamy eksperymentalnie. Stałe, uniwersalne. A teraz próbuje się budować teorię wszystkiego, która by wyjaśniła, dlaczego te stałe są takie, jakie są w naszym wszechświecie. No i teraz no, proszę zwrócić uwagę, najpierw mówiłem o prędkości światła, że w warunkach na Ziemi to wpływ ma na to, że nie jest to próżne, ale też i tam, że nie jest to pole grawitacyjne Ziemi, które też wpływa na prędkość światła. Teraz weźmy te, ograniczmy się jeszcze na razie do tej prędkości światła, ale podniesionej do kwadratu. No znów jest to też ciekawe w przyrodzie, bo potencjał grawitacyjny, skalarny potencjał grawitacyjny, on ma wymiar prędkości do kwadratu i maksymalny, jak się zestawi na przykład wielkości Stoneya czy wielkości Plancka, to tam także też istnieje ta wielkość, potencjał grawitacyjny i on jest zawsze maksymalny minus c kwadrat. Więc no, widzą Państwo, tutaj w warunkach ziemskich nie mamy tak dużego potencjału grawitacyjnego. I mówić, że no, to jest
Ciekawe, że potem te C do drugiej, do trzeciej, do czwartej ma też sens fizyczny. To nie jest tak. To też jest ciekawe bardzo. Dlaczego? I w tym wypadku no, na warunkach ziemskich daleko jesteśmy od potencjału grawitacyjnego minus C kwadrat. To nie jest takie. No to w jaki sposób ten niższy potencjał grawitacyjny, ten potencjał grawitacyjny wpłynął na życie ludzkie, bo w takich warunkach rzeczywiście, no do takich, bo to, takich potencjałów grawitacyjnych, jakie są, no zależnie też od wysokości w stosunku do powierzchni Ziemi, to potencjał, skalarny potencjał grawitacyjny się zmienia. I znów te, nasze organizmy, no, gdybyśmy się wydostali, muszą mieć no, w pojazdach kosmicznych odpowiednie mają kombinezony inne, żeby chronić organizm ludzki. No bo gdyby się ktoś wydostał bez odpowiedniej ochrony poza atmosferę, no to zaleje go krew, bo ciśnienie wewnętrzne jest większe krwi od ciśnienia, że ciśnienie mamy jedną atmosferę zasadniczą, ale ona się też codziennie, jak wiedzą Państwo, zmienia. Organizm ludzki jest, żyje w warunkach ciśnienia ziemskiego. Jak nie ma tego ciśnienia i jakiejś ochrony, która go chroni, no tylko no umrze po prostu. Nie ma warunków do życia. Więc jak widzą Państwo, to jest tyle czynników wpływających na to, że życie powstało na Ziemi, się rozwija, ale się ewoluuje i musi brać pod uwagę. Także mi się nieraz wydaje ta sala antropiczna tak dość prymitywna. Tak jakoś no, za mało biorąca pod uwagę całe bogactwo przyrody i tych przeróżnych przypadkowych, losowych sytuacji, które no, trzeba brać pod uwagę. Teraz idźmy dalej, no weźmy te inne stałe. Stała grawitacyjna. Newton ją wprowadził jako pewien współczynnik matematyczny. Bo, no, wyobraźmy sobie dwie równe masy w teorii Newtona, które przyciągają się do siebie, dwie masy i jak prawo Newtona wskazywane jest wprost proporcjonalne do tego kwadratu tych dwóch mas. Jeżeli są identyczne masy, no weźmy ten przykład taki prosty i odwrotnie kwadrat proporcjonalny do odległości. Ale jeżeli ten iloczyn w tym mianowniku mamy kwadrat masy, a tam mamy kwadrat na dole, kwadrat odległości, to wymiar tego nie daje, wymiar siły. A Newtonowi zależało, bo prowadził siłę grawitacyjną, czyli taka masa razy przyspieszenie. Ale teraz, żeby mu ta rzecz, no to wprowadził matematyczny współczynnik, żeby to mu przetworzyło ten iloczyn kwadratowy masy na kwadrat odległości na wymiar siły. To jest współczynnik matematyczny, ale potem się okazuje, że ten odwrotność, już tu w poprzednich
mówiłem, że dla człowieka okazuje się ma znaczenie też jakiś sens fizyczny, odwrotność jakiejś wielkości, tu odwrotność tego współczynnika, czyli 1 dzielone przez 100 grawitacyjną. I wtedy się okazuje, że tu mamy do czynienia z gęstością razy czas do kwadratu i to się równa odwrotności stałej grawitacyjnej. I teraz może sobie proszę zwrócić uwagę, że jak się weźmie teraz te jednostki, które wprowadził Stoney, czy jednostki, które wprowadził Planck, czy jednostki, które wprowadził Kittel, jedne dotyczą elektromagnetyzmu, tu mamy mechanikę kwantową związaną z wielkościami Plancka, ale jest ta ciekawostka, że jeżeli pomnożymy gęstość Plancka wyznaczoną przez te trzy stałe razy czas Plancka do kwadratu, dostajemy odwrotność stałej grawitacyjnej. Niektórzy wtedy tą przesuwają tą stronę i wtedy mamy gęstość razy kwadrat czasu razy stała H równa jest jedności. To samo mamy, jak zrobimy ze Stoneya. Gęstość Stoneya razy czas Stoneya do kwadratu równa się odwrotności stałej grawitacyjnej Newtona. Ale na co mi zwraca uwagę astrofizyk i astronom u nas na uniwersytecie, że ta zależność, gęstość razy kwadrat czasu równe 1 przez gamma to jest podstawowa zależność w równaniach Friedmana. I wtedy gęstość materii grawitacyjnej, ta co powoduje wszechświecie razy wiek w danym momencie gęstość i w danym momencie wiek wszechświata równa się odwrotności stałej grawitacyjnej. I znów można sobie tą grawitację przyjąć, że znów gęstość wszechświata tej materii w danym momencie rozwoju wszechświata razy wiek wtedy wszechświata do kwadratu równa się odwrotności stałej grawitacyjnej. Więc wtedy już ta stała grawitacyjna odwrócona nabiera, od razu dostrzegamy jakiś sens fizyczny, jakiś związek między wielkościami. Jest tutaj na przykład w Stoneyu czy coś między wielkościami, między stałymi, a tutaj one są zmienne, no bo w większych światach. Teraz ta gęstość wtedy rozrzedza się i tak sprawa wygląda. No może tu ktoś zarzuci, czy to jest naprawdę tak w wszechświecie, czy... No tu jest jeszcze właśnie problem, czy te stałe są stałe. Bo niedawno słuchałem z YouTube'a już staruszka Diraka, fizyka o sławie światowej, który opowiadając, tam jest z nim wywiad, mówi, że stała grawitacyjna Newtona musi nie być stała. Bo znów on tam zwraca uwagę, że ogólna teoria względności, w której w tej wielkości kappa, tam jest stała grawitacyjna Newtona zawarta, nie, że podkreśla wielkie znaczenie ogólnej teorii względności, że to jest wspaniałe narzędzie,
matematyczne do opisu wszechświata, ale mam wątpliwości co do tej stałości, że trzeba poprawić ogólną teorię zdolności przez wprowadzenie, że ta stała grawitacyjna jest jednak zmienna. I twierdzi, że na to mu wskazuje to, że zegary atomowe i czas upływający ten jakoś się nie dają pogodzić, że trzeba to pogodzić. W tym konkretnym wykładzie o tym mówił. Nie wiem, czy potem zmienił jeszcze swoje zdanie, czy nie, ale widzę Państwa, dyskutuje się nad stałością stałych. Czy akurat spotykałem na konferencjach międzynarodowych sporo fizyków, którzy podważali stałość stałej grawitacyjnej Newtona. I w ich tam artykułach czy wykładach to dokładało się zmienność stałej grawitacyjnej. Więc znów mówić, że te stałe zdeterminowały tak wszechświat, że przez to był możliwy obserwator, który się pojawił na kuli ziemskiej, no to widzą Państwo, tu trzeba być szalenie ostrożny. Dlatego mam co do tej zasady antropicznej, no swoje jakieś, mi się wydaje, że jest, ma w sobie jakiś troszkę prymitywizm myślenia. Nieraz jakby to było podyktowane, że na siłę chce się wprowadzić inteligentnego projektanta. No to by musiał jakiś panować. To gdzieś jak czytałem znów otwarty wszechświat Karla Popera. Gdyby ten taki inteligentny projektant zaprojektował do bólu, do każdego szczególiku wszystko, to by panował szalony determinizm. Nie byłoby tej otwartości na różne możliwości. No. Jak to by był? Wtedy to, jak on tam użył przykładu, bo już film jest nakręcony i wtedy wszystko biegnie tak, jak jest. Jak go wyświetlimy, nic się nie może zmienić, bo tak zostało wyreżyserowane i jest zupełny determinizm. Dlatego broni Karl Popper otwartości świata na różne możliwości. I wydaje się, że przynajmniej, że ten wszechświat jest otwarty na różne możliwości i tam losowość, przypadek odgrywa sporą rolę. Tego się nie da uniknąć. Także na to, że ludzkość powstała na kuli ziemskiej, no wpłynęło też dużo czynników losowych. Nie widzę możliwości ich wykluczenia. Może to pochodzi z mojego jakiegoś... Bo przeżyłem w wojnie, SS-man próbował do mnie strzelać. I się pojawił jakiś mężczyzna, stał obok, znając się dobrze niemiecki, i wrzasnął, mówi: Lassen Sie doch, das ist ein Kind. Zostaw pan, przecież to jest dziecko. No i znów ocalało moje życie przez to, że się znalazł ktoś, który wrzasnął. Nie. Ale po tym, jak słuchałem księdza profesora, o nim słuchałem, bo on właśnie zmarł wtedy, kiedy nauczył mnie. Wstąpiłem i byłem tylko na jego pogrzebie, ale o nim się stale jeszcze mówiło. No i tam
on, jeśli chodzi o tą zasadę Leibnica, zasadę dostatecznej racji, który wszystko ma zasadę dostatecznej racji swojego istnienia i swojej istoty, czyli dostateczną rację tego, że jest i że jest takie, a nie inne. No ale według księdza profesora Sawickiego, no i tak, wierzymy w tą zasadę i to racjonaliści w nią wierzą. To jest taki podstawowy dogmat racjonalizmu. Wszystko jest racjonalne. Cała przyroda jest tak racjonalna, aż do ostatniego punktu. A tak troszkę parafrazując to, co ksiądz Sawicki mówi, tą zasadą nie da się wymazać w rzeczywistości tyle irracjonalności, które jest ich w życiu każdego człowieka. Z powodu tego, że człowiek jest istotą emocjonalną też. Tyle jest irracjonalności, przypadkowości, losowości, że zasadą dostatecznej racji nie da się wymazać tego. Nie? Dlatego no mam do tych zastrzeżenia osobiste. Ktoś może mieć odmienne zdanie, ja nie będę miał nic przeciwko temu, no bo każdy ma prawo mieć swoje zdanie. Moje zdanie jest takie, ja tutaj Państwu próbuję pokazać, że aha, nawet Einsteina kiedyś postawiono mu pytanie, tak gdzieś wyczytałem, bo jakoś jak jego pracę czytałem, to tego nie znalazłem, że pytano go się, czy życie jest w wszechświecie i są istoty inteligentne w wszechświecie, może ludzie. A on powiedział, co do życia, to owszem, ale co, że tam są ludzie, to ewolucja chodzi swoimi drogami. Nie? Czyli pomimo, że był dosyć tym deterministą, to uważam, że ewolucja chodzi swoimi drogami. No nie wiem, czy on to rzeczywiście wypowiedział, ale tak gdzieś wyczytałem, w tej chwili już mi trudno nawet powiedzieć gdzie, że miał powiedzieć, że jeśli chodzi o inteligentne stworzenia, czyli nawet ludzi, to tutaj może ewolucja różnie iść. Ale życie to owszem, to się może pojawić. No może to wystarczy. Tak próbowałem sformułować Państwu moje zastrzeżenia co do zasady antropicznej. I dziękuję za uwagę.